Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Pitax i witam was, w kolejnym odcinku już z gry Hostile Waters Antaeus Rising. I od razu na wstępie powiem, że kolejna misja będzie już należała do tych bardziej złożonych. I was in London. I remember London. Government troops were firing low-frequency electromagnetic weapons into the crowds in Whitehall, inciting people to riot. It made them easier for the snipers and the point men to pick off. I was part of the fire team that took them down. I was there when we liberated England from the bastards. And now they want it all back. No dobra, przewinę to dalej. Bo już też nie widzę sensu. Tam były mniej więcej wspomnienia, retrospekcje, jak kiedyś wojna trwała. Okej. Dobra, miałem mniej więcej zlokalizować i zidentyfikować laserową broń, także będzie to kolejna nowość w dzisiejszym odcinku. Mamy przywrócić Kunca i Chinook musi przetrwać. No dobra, wszystkiego się dowiemy. Na wstępie tutaj widzę już oczywiście pierwsza nowość to jest to, że mam teraz do dyspozycji taką jednostkę. Z nią nie możemy nic zrobić, żadnych rozkazów, nad nią sterować nie możemy. Ona będzie działała z automatu, on się nazywa Magpie. Jest to taki po prostu automatyczny taki pojazd, który od razu przenosi w punkt jakiś. Można ten punkt przenosić i on będzie tam z automatu przenosił. Oczywiście, że mu na to pozwolimy. Ok. Dalej widzę, że tu ma wieżyczki, tylko najpierw zanim tu wyślę tego Magpie'a, to najpierw wyślę Horneta z Ronsowem, żeby się szybko ich pozbył. Unit complete. Ransom on Bay 1. Też myślę, że będzie dobrym pomysłem stworzenie Crokera. Vehicle ready and on deck. Croker on Bay 2. Sir. Może jeden niech się zajmie nim, a jeden nim. Yep. Accepted. Ransom here. Acknowledged. Skarabeusz. No właśnie, i teraz mamy, się pokazuje ten komunikat. Czy chcemy, żeby Magpie wziął ten pojazd, żeby go przenieść do tego punktu. Okej. Jeszcze dla siebie może stworzę. Vehicle ready and on deck. Confirmed. Yeah. Reinforcements urgently requested. I have radar base. I've found energy production. Croker here, attacking. I'm up. Taking heat, hull stable. Kill this son of a bitch. Dobra. Croker. This is Croker. Okay. Ty też tu zostań. No i jak też możemy zauważyć, to ten cały Magpie jest o wiele bardziej mobilniejszy i szybszy od Pegaza. To jest bardzo fajne. Okej, to mamy złą. Ja z tą pojadą, tam pamiętam, że była na pewno chałbica, która swoją drogą już zniknęła, może chyba na 100 mniej więcej. Jeszcze jedna. Już z bliska to nic nie zrobi raczej.
Tam jest jeszcze jedna, ale ona nie widzi nas na szczęście. Tego nie będzie ostrzeliwać. O, może mnie jednak będzie. To nie za blisko podejdę. Czemu? Croker? Accepted. Sir. Yes, sir. Acknowledged. Croker here, attacking. Reinforcements urgently requested. Ajajaj, dostaję w ogon od tej hobicy. This one's tough. M1 on radar. Musiałbym się jej pozbyć. Come on, come on. M1 on radar. Reinforcements required. Base, I'm taking hostile fire. Come on, come on. I'm taking enemy fire. This is Croker, I've got a new radar paint. Oh, yes. Come to ransom. Ja się tymi jednostkami wycofam lepiej. I think I have something here. This is Croker. Roger that. Ransom here. This is Croker, I've got a new radar paint. I'm taking enemy fire. Go back there. Taking hits, full strength falling. I don't like this, folks. Okej, od razu lepiej. O Boże. Sir. Dobra. Okej. Tak więc to będzie też trochę takiego kombinowania. Nie powiem. Okej. I'm engaged. Kolef? Dobra. This is ransom commencing attack. Reinforcements required. Wow, czy mnie nie zauważyli? Have a little aviator loving. Jeszcze tutaj Abrams. My name is Ransom. This is Ransom, taking hits. We have another chance. Enemy down. I am suitably impressed. O, thanks, mamy tutaj już od razu nową jednostkę wrogą. Jest to tak zwany mamut. I on nie dość, że potrafi strzelić w jednostki naziemne, to ma też funkcję strzelania do jednostek powietrznych. Więc to jest jedna z nowości i to nie jest wcale taki słaby czołg. On jest moim zdaniem o wiele lepszy od Abramsa. Bo zadaje naprawdę niezły damage. To oni sobie tam radzą nieźle. Nie powiedziałbym to do Ransoma. Taking heavy damage, but she's holding. Absorption complete. This is Carla. At location. Taking hits. Full strength falling. Antaeus, this is Ransom. I need urgent assistance. Czemu? Yep. Roger that. Confirmed. Please, God, no! No i właśnie widzieliście skutek tego mamuta całego. Ale to nic. Już mam wystarczające energii, żeby wam po raz pierwszy pokazać ten cały leczącą jednostkę. Mace chyba się najlepiej do tego. Unit complete. Też to jest właśnie nowa postać. Ten cały Madsen, ale on moim zdaniem to nie jest moja ulubiona postać. To zdecydowanie jest jedna z tych moich mniej ulubionych postaci. Dlaczego? No gdyż on nie ma jakichś fajnych tauntów ze specjalnie. Też myślę, że to jest mało udana postać. O. No i właśnie taki Skrebeusz, jeżeli w pobliżu znajdzie swoje jednostki i przeskanuje je, to będzie on mógł je naprawiać. I zawsze będzie zaczynał od tej jednostki, która w jego zasięgu ma najmniej punktów zdrowia. Okej, teraz właśnie chciałbym sam pojechać tą salamandrę, niech się tutaj Croker troszeczkę uzupełni. Wow. Chcę mi tutaj nie wać.
Muszę rozkazać im, żeby trochę tutaj podjechali, bo... Yep. Will do, sir. Affirmative. Też nie chcę, żeby ten skarabeusz z przodu tam sam został. Okej, okay, pierwsza rzecz to radar, to muszę zniszczyć, żeby oni no tutaj nie ścigali tak non-stop. I tak się składa, że tutaj będzie parę ciekawych rzeczy. Mniej więcej będzie ten mamut, którym jeszcze ani razu nie trafił, nie wiem jakim cudem to już potrafił. Ja zawsze taką szybko taktykę na niego stosuję, że podjeżdżam do niego jak najbardziej się da i jeszcze kręcę się wokół niego. Tu już trochę dostałem niestety. Haubica. Okej, okay, pierwsza nowość. Dlaczego tu przyjechałem z Salamandrę? I właśnie dobrze to zrobiłem, że przyjechałem z tym Salamandrę. Dużo was tu. Dobra. Bo jak mogliście już zauważyć tutaj, to są działka przeciwlotnicze i to te zarażone przez tych całych kosmitów. I naprawdę one by mogły ogromne szkody dla Liquantera tutaj wyrządzić. Dlatego ja się postaram teraz je zniszczyć. Whatever they've done to it has increased its range and at least doubled its power. Something's not right here. Okej, okay, jak mówiłem, to będzie się znajdą dwie cele misji mniej więcej mamy tutaj. O właśnie, no mamy zlokalizowaną już broń laserową. Okej, okay, dlatego już wiem na pewno, że będę musiał Pegasa wyprodukować. I mamy też tutaj oto taki niepozorny stateczek. No i w tym stateczku, tym stateczkiem będę musiał się zaraz zająć. Zaraz mniej więcej powiem jak. Będę musiał sobie w takim razie dwie jednostki wyprodukować. Nie, sam to przeniosę. Vehicle ready and on deck. Też coś słabego bardzo, bo on mi się tylko do tego na razie przyda. Vehicle ready. Okej. Okay. Najpierw przeniosę tą broń laserową do Antaiusa i się za chwilę spotkamy. Okay. Teraz mamy nowe zadanie, żeby no odkryć tą technologię tego laseru. I teraz pojadę sobie właśnie moim Hornetem ze skalpelem, żeby łatwiej po prostu było to niszczyć, a też taniej mi to wyjdzie. Chciałem doprowadzić ten stateczek do zniszczenia. The laser's ready for use. Okay. It's low charge, but has staggering power and range. Use the laser to kill a Chinook pilot, then secure the craft by taking out all of the surrounding anti-aircraft positions. We can then get him out of there safely. Okej, okay, czyli teraz dostaliśmy no, informację, że musimy wyeliminować pilota, który steruje tym całym Chinookiem, czyli tym helikopterem, tym właśnie oto laserem. Otóż on ma pewną bardzo fajną cechę, lecz także i wadę, gdyż on działa na naprawdę bardzo duże odległości,
Już niestety ma koszmarny damage. On naprawdę tylko za... On naprawdę tylko chyba służy do tego, aby ludzi zabijać, bo do niczego innego żadnych pojazdów nie polecam wam nim rozwalać. Ewentualnie można z nim gdzieś skampić i powyżynać główne tam wieżyczki i tak dalej. Okej. Teraz właśnie sobie wezmę, to się nazywa rapier. Kurczę, tylko nie mam jeszcze energii do tego. Ale zaraz się coś skombinuję. Korlef, da? Okej, sir. Okej. Vehicle ready and on deck. Teraz nie możemy wlatywać w ich strefę widzenia, gdyż od razu przegramy misję. Coś naparza w coś. Dobra. O, możemy zniszczyć mniej więcej też. Teraz tą chałubicę. Jak widzicie, ona bardzo wolno się ładuje też i damage nie jest jakiś przerażający. Ale swoją rolę spełnia. Dobra. Teraz musimy podlecieć w wyznaczone miejsce, to jest tam. Ustawili dla nas automatycznie to. Okej, musimy zlokalizować pilota sterującego Chinookiem. I on będzie dosyć charakterystycznie wyglądał. O, to jest on. Widzicie? Z pięknego heada strzelę. Proszę bardzo. Okej, teraz trzeba zniszczyć oczywiście wszystkie wieże, które ochraniały tego Chinooka. A to już myślę, że załatwię moim szturmem salamandru, który będę zamierzał tu zaraz przeprowadzić. Czyli ty jesteś w stronie? Kolego, co on właśnie zniszczył, tak się pytam. Nieważne. Dobra. Już możemy lecieć z tym do bazy, już mi się to raczej nie przyda. Salamandrem tym zresztą też tu mogę. Zobacz, masę złomu. Salamandrem też mogę jechać, myślę, do punktu zrzutu McFly'a. W którą stronę tu się no właściwie lewitowało. Znowu nie wiem, jak to powiedzieć. Okej. Także wiecie, już sami widzicie, że ta misja nie jest jedną z, z najłatwiejszych, jeżeli nie wiecie, o co chodzi. Okej. Gdyby jeszcze ktoś miał sztuczną inteligencję, ale to są same taunty. Dobra. Potrzebujemy jeszcze Borgana, myślę. I oczywiście ze skalpelem. Vehicle ready. Borden on bay one. Borden? Okay, sir. Complete. No chodź tu. Czy mam jeszcze... do wyboru mam tylko batona, Boron Soma. Oni nam się na razie nie przydadzą za bardzo. I czemu wziąłem też, no, Bordena? Oczywiście on ma ten skalpel,
i ona właśnie bardzo lubi takie niszczenie ogólne. Ok, teraz kiedy zniszczyliśmy tego Chinook pilota, to nie odleci on już i będziemy mogli już wejść w pole widzenia, bo gdybyśmy weszli za wcześnie w pole ich widzenia, to by ten Chinook odleciał, bo musi to zostać, a bez pilota na pewno nie poleci. Ok, na razie się tu władujemy, bo tu mam ładną, prostą drogę. Sorry, polską autostradę. Czy tam Skarabeusz asymiluje ładnie? I'm listening. Tak mi się wydaje. Reinforcements required. Under attack. Hull holding. Okay. 50 mm. Działka. Bam, 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 bam. Not bad. I am good, aren't I? Enough, Gavin. We got a job to do. Base, I'm taking hostile fire. Under attack. Armor holding. Mogłem się pozbyć, ale... Target under attack. Reinforcements required. Wow. Here they come. This is Borden. This one's tough. Kurczę, trochę się władowałem w towarzystwo. No, odwracaj się. Dobra. To był niezły film. They've got energy production here. Dobra, ja bym się z nimi cofnął trochę. Tutaj. Też myślę, że dobrym pomysłem byłoby tutaj Skarabeusza wysłać. Leczącego oczywiście. Acknowledged. Okej. Okay. Okay, sir. Teraz właśnie wziąłem tego Borgana. Ups, już myślałem, że kogoś to trafi. Właśnie wziąłem dlatego Bordena, żeby efektywniej tą bazę rozwalił. To jest lotniczych jednostek. Jeszcze tu. A, dobra. Macena milion. O, tutaj sobie schowany przetrwa, spokojnie. Przedarł się. Też go zauważył. This is Croker. Iść tu Bordenowi. Confirmed. Borden here. Roger that. I've started demolition. HQ, this is Vader team. All production is down. I repeat. Where is he? All production is down. Full integrity back to 100%. Yep. Zniszczyła już. Dobra. Borden. Roger that. This is Madsen. Okay, sir. Też dobre jest to, że oni nas informują o nadciągających jednostkach. Wtedy zawsze wiem, kiedy klikać na skanowanie, szukanie. Jeszcze ja. Sighted. Croker here, attacking. Reinforcements urgently requested. Base, I'm taking hostile fire. I'm taking enemy fire. Dobra. Affirmative. Yes, sir. Croker. Borden.
Już możemy tu wkroczyć, bo właśnie to będzie moim Sir. Kolejnym Borden. Roger that. Yes, sir. Zadaniem. All back to full strength. M1 on radar. Absorption complete. In position. This is Kroger. I've got a new sensor trace. Taking it. Full strength falling. Apache detected. Yeah, baby. Się źle mogę skończyć. Hull integrity stable. Kroger calling. I've completed my orders. This is Kroger commencing attack. Mogę ten radar zniszczyć? Mogę. Let's get on with it. Energy production located. Kroger here. I've got fresh radar contacts. Bam, 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 bam. Kroger here taking aim. Kroger here commencing attack. Enemy down. Structure under attack. M1 on radar. Structure destroyed. Unit destroyed. Borden here. Structure engaged. Reinforcements required. Taking heat. Hull stable. Kroger here. Commencing attack. Burn, baby, burn. Nieźle tutaj mojej drużynie idzie teraz walka. Teamwork to tu jest oczywista rzecz, oczywiście. Oczywiście, oczywista rzecz. Tędy. Możemy oczywiście zniszczyć też te... wydobywcze maszyny, które zapewniają surowce no wrogowi. No właśnie też o nich komunikat dostajemy, że ich produkcja, że ich energia, efektywność produkcji jednostek zmalała. Those AA guns aren't like the other ones. Bam, 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 bam! This is Borden, commencing attack. Set some strong paws. Let's move to gas. Hostile neutralized. Hull strength falling. Kroger here, engaging. Bloody hell, that was hard work. This is Kroger, hull stable. M1 sighted. Borden here. Target engaged. Apache sighted. Under attack. Armor holding. Kroger here, commencing attack. Base, I'm taking hostile fire. No też widzimy, że tutaj się krył taki mały przyczółek, który ten musimy zniszczyć. Ładnie. Najpierw powietrznych jednostek zniszczymy, albo nie, ten, bo ten jest najgorszy. Bo on tworzy te specjalne czołgi, te mamuty całe. Właśnie, też nowa budowla. Widzicie, też trochę nowości. A patrz, spokojnie, ogarniam go. No, Abrams się wyprodukował. Jakim cudem przez tą lampę nie mógł go trafić. Dobra. Powietrzne jednostki. Ups, przepraszam. Borden here, attacking. Target down. Waiting for new orders. Good work. Thank you. Enough cabin, we got a job to do. Sir? Yes, sir. This is ground unit production. We are under attack. HQ, this is Gamma Team. All production is down. I repeat, all production is down. Orders confirmed. Structure under attack. Okay. Dostaliśmy kolejny komunikat, że całe produkcje już u nich siadły. To oni już nie chcą, oni sami poradzą z tymi zbiornikami paliwa. Tutaj pójdę jeszcze rozwoić też działkę.
I love demolition. This is Neo Team. All storage no, is down. Bombs, yeah. HQ, this is Neo Team. All production is down. I repeat, all production is down. No my możemy obejrzeć tego Chinooka z bliska. Chyba jeżeli jego zniszczymy, to też będzie koniec misji. A to mniej więcej trzeba też uważać na tą cysternę. To też wiem, że można rozwalić, ale nie widzę sensu. Jeśli w taki sposób. Tak, jeszcze jedno działko. Captain, we're picking up radio communications from the enemy. No właśnie. To get the remaining lasers away from the island on those cargo ships. Destroy both ships before they have a chance to move. No właśnie. No właśnie. Ten wojskowy, który chciał teraz uciec z miejsca tym Chinookiem, właśnie do tego on służył. Chcę znaleźć inną drogę do ucieczki, mniej więcej poprzez te właśnie statki. Jeden z nich właśnie zniszczyłem, żeby już czasu nie tracić na to po prostu później, bo jak widzicie, odlicza nam czas, kiedy te statki no, wypływają mniej więcej i teraz trzeba znaleźć chyba jeszcze tylko jeden i on będzie się znajdował gdzieś w tych okolicach. To na mapie tylko pokazuje nam ogromne, największe właściwie złoże na tej mapie, obfite w zło. Lecz już tutaj po samych zniszczeniach można zobaczyć, że tego jest no naprawdę dużo. What do you want? Skarabeuszu, może powoli jak zdążysz. Co to ty poasymiluj wszystko. Korolev, will do. I tak dalej. Dobra. Dlatego myślę, że już zbierę grupę swoją. Yep. I wyruszymy. No i tutaj o. Wybiorą optymalną drogę, tu będzie woda wszędzie, dlatego salamandry też fajnie się tutaj spiszą. No, będę lewitował za wami. Będę naciskał M, bo to też M to jest filtr na wyszukiwanie przedmiotów misji. Broń laserowa. Jest. Czemu jeszcze mi go nie zaznaczył? Position acquired. Okej. Tam jest naprawdę masa wrogów, którzy już mnie wykryli. Okej. Sir? Chodźcie tędy. Order's confirmed. Roger that. Yes, sir. Okay, sir. Już tu podlewitowują do mnie, że tak to kupujmy i niszczcie. Order's confirmed. Accepted. No, czekam. Yes, sir. Halo.
Confirmed. Yes, sir. Może dosłownie. Pokażę. A, jeszcze o jednej nowości nie powiedziałem. Mniej więcej, jest to ważna dosyć wiadomość, bo Antaeus, jak widzicie, pojawiła mu się taka żółta nobelka. I to oznacza, że Antaeus jest teraz zdolny do wykonywania swoich ataków, tylko trzeba mu dać konkretny jakiś cel. I on wymierzy ze swoich masywnych dział właśnie w to miejsce, w które chcemy, żeby walnęło. Dlatego ja może to zademonstruję. To trochę będzie trwało. Fire mission accepted. Chambers loaded and firing. Shell salvos now exhausted. No właśnie, i teraz mamy tylko jeden strzał do dyspozycji. Jak widzicie, jedna belka oznaczała tylko jeden strzał. Później będzie więcej tych belek, mniej więcej Antaeus do takiego stopnia się naprawił. Może przestańcie trochę, bo to nie ma sensu, bo to i tak jest potężne naprawdę siła rażenia. Ok, widzimy tutaj na po lewej już jak wystrzelał. To wystarczy poczekać i to będzie już chyba koniec misji. I szczerze mówiąc, ta misja naprawdę mi nieźle poszła. Bo na moim próbnym let's play mi to o wiele dłużej zajęło. All objectives complete. We've done it. We are blessed. Victory is sweet. No właśnie. Tam oczywiście więcej armat dotarło, nie tylko jedna. I też ucięła nam kamera ten widok. Okej. Okay. Efektywna 76%, destrukcja 20%. Mam już trzy belki. Nie, właściwie po to są te belki, bo chyba nic oprócz wyglądu końcowego nie robią. Achievementy jakieś na pewno. No to są na pewno achievementy, to nie sądzę. Okej, okay, możemy tutaj też przyglądać. Już Borden ma trzy belki. Korlew ma jedną belkę. No za w dodatku ma medal za inżyniera. Tak więc można go zdobyć właśnie siedząc w skarabeuszu. Tutaj wodny medal za siedzenie w salamandrze. I tutaj oczywiście powietrzny. Dobra. Myślę, że to by było na wszystko. Naprawdę cieszę się, że mam tę misję za sobą, lecz cięższe, o wiele cięższe są jeszcze jednak przed nami. Dziękuję za uwagę. Z tej strony Pitax. Żegnam się z wami. Na razie. I cześć!